Drugi dzień targów technologii przetwórstwa spożywczego Gastro Silesia za nami. Podobnie jak wczoraj, to szereg spotkań, rozmów i pokazów nowoczesnego sprzętu. Sprzętu, który w konsekwencji pomóc ma zdrowo jeść. W jednym miejscu w tym momencie mamy wystawców, mamy osoby, które prezentują swoje urządzenia, tak jakby w pigułce wszystko, bo możemy w przeciągu, prawda, pół dnia, jeżeli sobie poświęcimy to pół dnia, na raz jednocześnie zobaczyć, na żywo spróbować, jak to wszystko pracuje, jak to się odbywa. Tak samo są mistrzowie kulinarni, którzy robią pokazy, prezentują, też uświadamiają ludzi, niekoniecznie też profesjonalistów, ale także zwykłych, przeciętnych, prawda, użytkowników kuchni w domu. Organizowane po raz trzeci przez firmę Wendich targi przybliżają nowości na rynku gastronomii. Ta bowiem stała się głównym tematem tegorocznego spotkania. To ważne przede wszystkim dlatego, że sytuacja branży gastronomicznej jest dynamiczna i podobnie jak inne branże, ta też przechodzi przez różne zawirowania. Jest trudna, ale jeżeli zważymy to, że w dzisiejszym czasie coraz częściej odwiedzamy restauracje, nie tylko ze względu na to, na brak czasu, ale na to, że chcemy zakosztować rzeczy, które samych możemy w domu sobie przygotować lub zobaczyć, jak to inni robią lepiej od nas, albo jeszcze nie znamy tego. A gastronomia jest to naprawdę ekspansja tego zawodu, no i ekspansja zainteresowania. Targi jednak pokazały, że perspektywy są dobre. Tym bardziej, że przykładamy coraz większą uwagę do tego, co jemy i jak jemy, wychodząc powoli z przekonania, że na stole ma być tłusto i suto. Dużo się zmieniło. Idzie to w kierunku, że tak powiem, tego zdrowszego żywienia. Czyli ludzie zwracają uwagę, co kupują, jakie to są produkty. Czy to są produkty naturalnego pochodzenia, tak? W głównej mierze teraz dość dobrze rozwinęły się biobazary, tak jak w Katowicach mamy. I tam mamy żywność ekologiczną i na to głównie ludzie zwracają uwagę. Mamy dostęp do coraz lepszych produktów, coraz lepszego asortymentu. Powoli uczymy się zastępować także, dziś już wiemy, zbędne przyprawy. Robimy różnego rodzaju warsztaty, takie tematyczne. Ostatnio robiliśmy z placówkami budżetowymi, dokładnie to były szkoły, przedszkola, taki cykl warsztatów z bezdoprawianiem na przykład. Czyli dosmaczaliśmy, doprawialiśmy innymi produktami. Chcieliśmy zrobić coś pikantnego, to dawaliśmy chrzan. Chcieliśmy zrobić coś słodkiego, no to wybieraliśmy takie warzywa, takie owoce, czy powiedzmy sam miód, czy jakaś kwaśna żurawina. Smaki robiliśmy tym, co takimi przetworami. To zdanie potwierdzają także uczestnicy jednego z telewizyjnych kulinarnych show, którzy targi Gastro Silesia uświetnili specjalnym pokazem. 5 lat komuny zrobiło swoje i świadomość kulinarna, gastronomiczna, czy świadomość produktu Polaków jest bardzo, bardzo niska, bardzo słaba. Dzięki temu, że ludzie się interesują gotowaniem, produktami, ta świadomość rośnie. Także wzrasta świadomość klientów restauracji, gości, także każdego innego konsumenta, który coś kupuje w sklepie, jakikolwiek produkt, i który czyta etykietę, co jest w środku włożone, czego nie powinno być, co jest. Swoje umiejętności pokazał także Krzysztof Drabik, mistrz barmański. Oraz Krzysztof Gawlik, który pokazał, że chemia w kuchni nie oznacza tylko czegoś niezdrowego, wręcz przeciwnie. Kuchnia molekularna jest taką kuchnią trochę, można powiedzieć, szarlatanerską, tak? Bardziej widowiskowo wiąże się to z użyciem azotu, prawda, i tego typu rzeczy, że tak to wygląda. Natomiast generalnie jest to kuchnia w pełni naturalna. Jednym z nieodzownych elementów kuchni molekularnej jest gotowanie niskotemperaturowe, próżniowe, tak zwane sous vide. Tutaj do tego cyklu gotowania używamy tylko najwyższej jakości naturalnych produktów. Stąd też dodatki, które później komponujemy za pomocą tekstur, czyli naturalnych wyciągów z różnych produktów, czyli z glonów morskich, czy z jakichś ziół, też powodują, że jest to dalej naturalny produkt. Targi technologii przetwórstwa spożywczego Gastro Silesia były świetną okazją, by ci związani z branżą gastronomii profesjonalnie, jak i ci, którzy kulinarnie wariują w domu, zapoznać się mogli z nowoczesnymi technologiami czy świeżym podejściem do gotowania. I to wydaje się być w tym przypadku najważniejsze.